Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w 8 odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed. Niestety ten komentarz nagrywany jest po nagraniu tego odcinka, ponieważ nie wiem dlaczego Mirlis Action nie nagrał mojego głosu z mikrofonu, jednak tak czy siak dostaniecie ten odcinek, będzie on po prostu bez mojego komentarza, no ale tak czy siak mam nadzieję, że on wam się spodoba, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć. Maliku. Przyszedłeś znowu marnować mój czas? Znalazłem Talala. Jestem gotów do misji. To ja o tym zdecyduję. Dobrze. Powiem ci, co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja? Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za sobą koszmar i śmierć. Salah ad-Din wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki. Módlmy się, aby wszechwładny i przepotężny Bóg uznał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo. Nie wolno ci tu przebywać. Gin, złodzieju! Angielski król i jego armia niewiernych maszerują na południe, pozostawiając za tobą koszmar i śmierć. Salah ad-Din, nie wolno ci tu być. Odejdź. By pomścić te barbarzyńskie uczynki. Zrobi sobie krzywdę. Błagam was. Ja mu wtedy nie błagam pomogę. Tylko o parę monet. Pędzy, złodzieju! Jak można być takim niezdarnym? Straszyłeś mnie. Nie masz po co tu stać, starcze! Pomocy! Błagam pomocy! Czy nikt mi nie pomoże? Stary głupcze! Błagam, nie rób mi krzywdy! Stary głupcze! Nie ma chyba powodu do takiego zachowania. اتركوا أيها الفلاح! اتبع أمام خطاياك على جري! توقف عن الجري! لن تهرب! خباوة صلاح دينوغي! Bowiem znalazł on odwagę, by stanąć w obronie naszej wielkiej cywilizacji. Złodzieju! Jesteś... Ej...
Co teraz, handlarz niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w okowach to żadna pomoc. W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej Pomóż podróży? Mi. Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. A, czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. To prawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się to kończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Nie chodź tam, gdzie cię nie proszą! Nie ociągać się! Zgadź się z nim! Zabijcie go wreszcie! Co za niekompetencja! Co z wami? Zabrać go ode mnie! Już nie żyje! Przeklęty! Przeklęty kult przekiłam! Biedna, chora i głodna! Zapłać za te grzechy! Nędzny złodzieju, uczcę ci za to dłonie! On mnie atakuje, niech ktoś coś zrobi! Czego oni walczą? Ktoś ci zagadnął cię za to? To mi nie odpłaci. Odejdź! Zostaw mnie w pokoju! Pomocy! Straż! Ratunku! Jeśli macie dosyć byle jakich towarów, chodźcie do mnie! Trzymaj go! Chodźmy się! Nie masz to podusie! Stoicie mi na drodze! Jeśli Ryszard zdaje jazdę, nic nie da trzyma go na drodze! Ktoś musi mi pochylić! To się źle trzymać! Co ty robisz? Ruszaj się! Złodzieju! Jeszcze... Zostaw mnie w pokoju! Proszę, nie ruszaj! Szaleństwo! Niech ktoś ich powstrzyma! Merlin, nie masz ze mną szansy! Pójdź jest po mojej stronie! Może nie zauważyłeś! Już przegrałeś! Zakończę kurzyno! Ha!
Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Wyjdziesz po mojej stronie! Szata mojego czasu! Niewierny! Nie masz ze mną szansy! Wyjdziesz po mojej stronie! Użyj swobodnego biegu, jeśli chcesz uciec z walki, gdy Chodź tam, gdzie cię nie proszą! Nie osiągać się! Zabijcie go wreszcie! Co za niekompetencja! Co z wami? Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Zabrać go ode mnie! Obserwując i czekając! Zawsze gotów nas kusić! Wytrwajcie! Bądźcie silni! Odejdź! Dlaczego nikt tego nie powstrzyma? To już nie skończy się. Dlaczego nikt tego nie... Zostaw mnie w spokoju! Pomocy! Straż! Ratunku! To nie skończy się. Nie skupcie go! Dlaczego nikt tego nie powstrzyma? Wręcz! Niech ktoś coś zrobi! Odejdź! Przysyłacie Al-Muali! Nie masz już dokąd uciekać. Zdradź mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny. Ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Wyjeżdża mu naprzeciw! Wypomnij się!
Módlmy się, aby wszechmocny i przepotężny Bóg uznał nas za zwycięstwo. Altairze! Jak to wspaniale cię znów widzieć! Jak poszła misja? Skończona. Talal nie żyje. A, wiem, wiem. Całe miasto o tym wie! Zapomniałeś już, co to jest Finezja? Wprawny zabójca upewnia się, że ludzie zauważą jego pracę. Nie! Wprawny zabójca panuje nad swoim otoczeniem! Możemy się spierać o szczegóły, Maliku, ale fakt pozostaje faktem. Wykonałem zadanie, które zlecił mi Al-Mualim. A więc idź! Wracaj do starca! Zobaczymy, czyją weźmie stronę. Obaj jesteśmy po tej samej stronie, Maliku. Przewijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się wszędzie! Jeśli zabraknie ci noży, uzupełnij zapasy, wracając do Masjafu. Ufam, że ci się udało. Czy jest jeszcze coś, co muszę wiedzieć? Tak, ptaki przyniosły mi wiadomość. Wojna to brudny interes. Zawsze brakuje żołnierzy i robotników. Śmierć tego człowieka ocaliła wiele istnień. Bez wątpienia pozbawiła krzyżowców i saracenów dodatkowych żołnierzy. Mroczne to czasy, gdy ludzkie życie znajduje wartość w złocie. I to jakże niską. On mówił inaczej, że to nie są niewolnicy. Twierdził, że im pomaga. Czy wiesz, po czym poznać, że ktoś jest szalony? Rozmawia z powietrzem? Rozdziera własne ciało? Nie. Ktoś taki mówi i czyni tak, jakby wszystko było w porządku. Nie rozumiem. Tylko nieliczni potrafią przyznać się do zła. Reszta zawsze znajdzie wytłumaczenie. Zawsze ma powód. Więc kłamał. Nie było mnie tam. Nie słyszałem jego słów. Ale tak, jeśli mówisz prawdę, to sądzę, że po prostu szukał wymówki. Ale widziałem też tych mężczyzn i te kobiety, którzy mieli być niewolnikami. Byli dziwni. Starzy, obłąkani, chorzy. Słabi? Tak. Weź złamanego człowieka i odbuduj go. Czy jest lepszy sposób, by stworzyć żołnierza? Daj mu wszystko, czego mu odmówiono i obiecaj więcej. To chyba wymaga wiele pracy. To prawda, ale w zamian otrzymujesz lojalność. Wiedząc, co mogą stracić, tacy ludzie nigdy nie zdradzą swojego wybawcy. Ciekawa teoria. Widzisz? Sporo mogę cię jeszcze nauczyć. Wszyscy oszukują. Innych, samych siebie. Naucz się widzieć poprzez pozory. Wiedz, że nic nie jest prawdą. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara.
Mam nadzieję, że nikomu nic się nie stało. Właśnie to na kogoś wpadł. Może ktoś go ściga. Nie powinien tak chodzić. Naprawdę mnie zaskoczył. Ciekawe, co on zamierza. Nie rób tego więcej. Jeśli wdasz się w bójkę na pięści, strażnicy nie będą interweniować. Ja! Zaraz na kogoś wpadną. Huh?